dobry wszystkim widzom. Jak już wcześniej zapowiadałem, będę dzisiaj mówił o, że tak powiem, takiej bardziej zaawansowanej wersji Rugera Mark II, jakim jest Ruger 2245 Mark III. Pod pewnymi względami jest to wersja bardziej zaawansowana od tego, pamiętacie, mam nadzieję, z poprzedniego filmiku, pistoletu. Mianowicie, ten oczywiście posiada bardzo grubą lufę tarczową, regulowane przyrządy celownicze w pionie i w poziomie. Bardzo dobre zresztą przyrządy celownicze, one są troszeczkę grubsze, ale są bardzo wyraźne i bardzo łatwo je złapać na celu. Jest zmieniony kąt chwytu, powiem za chwilę dlaczego. Co jeszcze? Zwalniacz magazynka jest tak jak tu właśnie w standardowych pistoletach, czyli tutaj mamy przycisk do zwalniania magazynka, nie w dole chwytu jak w poprzednim. Szkielet mamy polimerowy. Okładziny wymienne, w niektórych tych modelach 2245 nie są wymienne, są w całości odlane ze szkieletem. Dlaczego ten pistolet? Nie, nie wiem. Na pewno przypomina wam coś ta konfiguracja, powiedzmy, bez tej lufy, tak? Zaraz powiem, dlaczego on został tak zrobiony. Ten pistolet też został sprawdzony. Ten pistolet został pomyślany jako wersja treningowa do Colta 1911. Jak widać tutaj, on jest bardzo podobny i kąt chwytu, i okładziny, i tak dalej. Grubość chwytu, to wszystko jest bardzo podobne do tego pistoletu Colt. Wszystkie dźwignie, czyli zwalniacz zamka, bezpiecznik, przycisk zwalniania magazynka, są w tych samych miejscach jak w Colcie. Tak samo się je operuje. Nimi operuje. Tak samo ten pistolet właściwie jest zbalansowany, że troszeczkę waga idzie na lufę, nie jest gdzieś tutaj po środku, tylko idzie na dół nam ten pistolet. Co jeszcze? Wyposażony został we wskaźnik naboju w lufie, czyli jak mamy nabój w lufie, to ta dźwignia po prostu nam wystaje i informuje nas o tym, że mamy pistolet załadowany. Jak również pistolet jest wyposażony w bezpiecznik magazynkowy, czyli jak magazynek wyjmiemy, pistolet nie strzela, tak? Jest zabezpieczony. No i tak. Wydawałoby się, że to jest wszystko fajnie, pięknie, tyle że te wszystkie usprawnienia typu ten wskaźnik naboju w lufie, ten bezpiecznik magazynkowy i tak dalej spowodowały to, że spust jest w nim dosyć twardy i niezbyt sprzyjający właśnie precyzyjnemu celnemu strzelaniu. Nawet doszło do tego, że jest oferowany mechanizm spustowy z Rugera Mark II do zamontowania w tym pistolecie jako ulepszenie istniejącego spustu w tym pistolecie, tak? Co jeszcze? No, pistolet jest dosyć celny. Tyle, że ten spust ma naprawdę dosyć twardy. On jest bardzo przewidywalny. W tym samym zawsze momencie kurek zostaje spuszczony i tak dalej. I tutaj nie mam do tego żadnych, że tak powiem, uwag, ale... Ale ten break-up, ten moment spuszczenia kurka jest dosyć twardy i naprawdę trzeba dużo trenować, żeby po prostu z niego celnie strzelać albo po prostu założyć tą konwersję, że tak powiem. Mankament jeszcze jeden. Tutaj są takie, on jest tak odlany, że w środku są takie żeberka i czasami jak magazynek się wkłada, ten magazynek tam nie wchodzi tak jak powinien. Więc to jest taki mankament. Jeszcze jedna zaleta, nie wiem czy to jest zaleta czy nie. Jak tutaj widzicie, są takie uszy do odciągania zamka, one są takie podcięte tutaj, tak?
w wersji Mark II nie są podcięte. Moim zdaniem ten chwyt w Mark II jest o wiele pewniejszy i lepszy, chociaż może to jest po prostu tylko moje takie wrażenie, takie bardzo personalne. No, mi się naprawdę o wiele lepiej czuje. Co jeszcze? Pistolet ma wymienne okładziny chwytu, można je wymienić prawdopodobnie na okładziny od 1911, chociaż nie jestem tego pewien. No, śruby wychodzi, że ma dokładnie praktycznie w tym samym miejscu. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Nie wiem, teraz to już kombinuję troszeczkę, być może jest taka możliwość. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ten pistolet oczywiście może zostać wyposażony tutaj w szynę montażową. Widać tutaj nadmintowane otwory, które są zaślepione teraz śrubami. Te śruby wyciągamy, kładziemy szynę montażową i możemy założyć również nie wiem, celownik, jaki sobie życzymy na ten pistolet, tak? Oczywiście musimy zdemontować tutaj tylny szczerbinę w sensie. I możemy zamontować sobie jaki chcemy te przyrządy celownicze. Chociaż niekoniecznie musimy zdemontować te przyrządy celownicze tylne. Prawdopodobnie nie. No nieważne. W każdym razie jest możliwość założenia lunety, oczywiście z pistoletową odległością od oka strzelca. Możemy, nie wiem, kolimatory założyć, cokolwiek chcemy do strzelania na większej odległości, tak? No pistolet jest fajny, no. Też fajnie trzyma się w ręku. Ja bardzo lubię chwyt 1911, czyli tego Colta popularnego. Ten jest dokładnie taki sam i praktycznie wszystko jest tutaj zdublowane, żeby ta wersja służyła jako wersja treningowa. Przepraszam, do Colta 1911, tak? Rozkładanie jest dokładnie takie samo jak w poprzednim, tym Mark II, czyli takie, no, tutaj odciągamy tą dźwignię, to jest praktycznie dokładnie to samo, odciągamy tą dźwignię, wyjmujemy tą blokadę ze sprężyną i to możecie to zobaczyć w poprzednim filmiku, więc... Co jeszcze? No, pistolet fajny, ale wymaga jeszcze dopracowania. Rozmawiałem z takim rocznikarzem z bardzo dużym doświadczeniem, z wieloletnim doświadczeniem. Ten pan jest teraz na emeryturze już, no ale no co najmniej 40 lat doświadczenia jako rocznikarz ma i w sumie się nawet specjalizuje troszeczkę w tych pistoletach. Miałem okazję strzelać z jego pistoletu, tego samego typu i tam naprawdę ten pistolet ma dopracowany. Właśnie wymienił mechanizm spustowy na taki custom bardzo, Volkswagena zresztą, który praktycznie kosztuje tyle samo co pistolet, no ale no jak ktoś lubi, to bardzo proszę. Można to zrobić tańszym kosztem, ale... A ciekawostka nawet, on ma tutaj ten pistolet takie podcięcia jak 1911. Proszę zobaczyć sobie, o, tutaj jest bardzo, też dobrze widać, tak? Prawda? Więc, no, starano się naprawdę tutaj zrobić taką dobrą robotę, jeśli chodzi o odczucie tego pistoletu w dłoni strzelca, żeby było identyczne jak Colt 1911, tak? No i to by było tyle na temat tego pistoletu, no. No, ciekawa konstrukcja, naprawdę, no, inaczej leży w ręku jak ten. Ten oczywiście ma inny kąt chwytu, jak pamiętacie, troszeczkę przypomina parabelkę. Ale no... No, różnica jest co, nie? No, ale ciekawostka. No dobra, dziękuję.